i orkiestra pod dyrekcją najbliższym żelatem orkiestra na tutaj strażą poza tym stórki. To może być osłuchy, więc właśnie poza tym stórki orkiestra. Orkiestra dęka, zamknięta jest sprawa, że tak nie jest. W latach 90 orkiestra nawiązała kontakt z orkiestrą pod muzykantem z Smolny. Witamy delegację miejscową. Witamy chłopcy sztandarowe. Poczek strzelarzy miasta Kulku. Teraz poczek sztandarowy wsi Żadów Pańskich. Do Dożynki, Świętoplonów to inne nazwy, ale przecież przede wszystkim święto dziękczynienia. Przynosimy więc te piękne, misternie zrobione wieńce. Przynosimy bochny chleba, żeby za chwilę po mszy świętej podzielić się tym chlebem. Tak jak czynili to nasi ojcowie. Chcemy równocześnie modlić się o błogosławieństwo, prosić Boga o opiekę nad nami, szczególnie nad tymi, którzy trudzą się pracą na roli. Chcemy dzisiaj o to przez przyczynę Matki Najświętszej gorąco się modlić. Ludzka dłoń rzuciła siebie, by na lato szumić łanem, co dojrzeją nowym chlebem. By na lato szumić łanem, co dojrzeją nowym chlebem. Radość serce moje bierze, moich blask rozkwita, kiedy słyszę poszumanów cichuteńkich westchnień żyta. Kiedy słyszę poszumanów cichuteńkich westchnień żyta. Drodzy rolnicy, dostojni goście, szanowni państwo, cieszę się niezmiernie, że mogę po raz kolejny uczestniczyć w tym jednym z najpiękniejszych polskich świąt, dożynkach. Dożynki to przecież święto plonów. Ludowe, radosne święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za tegoroczne zbiory oraz szczęśliwy przebieg prac żniwnych. W pierwszej części dzisiejszego święta nabożeństwa dziękczynnego wspólnie z rolnikami, ogrodnikami, sadownikami z terenu gminy Turek oraz miasta dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne plony. Właśnie praca rolnika, a dokładnie jej efekty, jak w żadnej innej działalności, są zależne od darów niebios. Byłoby łatwiej znosić rolnikom, gdyby pracy rolników towarzyszyły przychylne opinie i docenienie ich pracy. Niestety wiele stereotypów i mitów na temat rolników, które jeszcze funkcjonują obecnie, są niesprawiedliwe i krzywdzące. Jednym z takich stereotypów jest twierdzenie, że wieś jest zacofana, niezbyt otwarta na nowości.
Innym starym jest powiedzenie, że chłop śpi, a w polu rośnie. Albo że rolnicy mają dobrze, bo otrzymują wysokie dopłaty do produkcji. Mam wrażenie, że ci, którzy nie pracują w rolnictwie, zwłaszcza mieszkańcy miast, nie zdają sobie sprawy, jak ciężkim i trudnym jest zawód rolnika i jak rolnictwo jest nam potrzebne. Zapominają, że bezpieczeństwo człowieka to przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe, bo pewnie nigdy nie doświadczyli uczucia głodu. Zapominają lub nie wiedzą, że dzięki pracy rolnika powstają w gospodarstwie płody rolne, które są surowcem do produkcji dostępnych w sklepach artykułów spożywczych. Praca rolnika, czy się to komuś podoba, czy nie, jest wciąż podstawą ludzkiej egzystencji, a przez to zawód rolnika staje się jednym z najważniejszych zawodów świata. W imieniu naszych rolników przekazuję czcigodnym gospodarzom tradycyjny bochen chleba, symbol ciężkiej pracy rolników, upieczony z mąki z tegorocznych zbiorów. Dziękujemy serdecznie za ten wspaniały bochen chleba. Dziękujemy za waszą ciężką pracę, za wasz rolniczy trud. I obiecujemy, że będziemy robić wszystko, aby dzielić go sprawiedliwie.